Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie Was wszystkich, drodzy słuchacze, i zapraszam do udziału w tej naszej dyskusji, którą tutaj będziemy mieli, na bazie Księgi Przysłów. Księga ta jest zbiorem wypowiedzi różnych osób. Niektórych znamy, niektórych nie znamy z imienia czy nazwiska. Jest ich bardzo dużo i nikt tego nie ustalił ilu. Są to mądrości życiowe. Są to przysłowia, które dzisiaj mówimy, że są mądrością narodów. Będziemy korzystać z tej mądrości narodów ówczesnych, kiedy tekst Pisma Świętego powstawał. Gdzieś około 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa, 3000 lat od nas. Dzisiejszy tytuł tego rozważania jest taki trochę udziwniony, by się mogło wydawać. Od uszu do stóp. Razem ze mną w studio jest Leszek, Paulina i Grzegorz. A moje imię to Władysław. Studiować będziemy Słowo Boże, więc jak zwykle prosimy Boga o Jego błogosławieństwo. Panie Boże, dziękuję Tobie, że możemy się dzisiaj w tym dniu dzisiaj tu spotkać i proszę Cię, żebyś Ty pobłogosławił tą godzinę teraz, jak będziemy studiować Pismo Święte, żebyś Ty nam rozjaśnił nasze umysły, żebyśmy mieli te myśli, które Ty chciałbyś, żebyśmy zrozumieli w tę godzinę. Proszę Cię, żebyś Ty to wszystko błogosławił i był z nami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Otwieramy 4 rozdział Księgi Przysłów i tutaj będziemy chcieli zastanowić się nad taką kwestią. Co to znaczy od uszu do stóp? Kiedyś mędrzec Salomon, jeszcze zanim został albo zasiadł na tronie w Izraelu, miał wizję, miał spotkanie z Bogiem i tam prosił o mądre serce. Co to jest mądre serce z punktu widzenia Pisma Świętego? Mądre serce to takie, które przyjmuje to, co słyszy. Aha. Czyli nastawione jest na słuchanie. Serce dla starożytnych to takie miejsce myśli, szczególnie tych wzniosłych myśli, właściwych. Stamtąd pochodzą różne rzeczy. I ważne jest, żeby właśnie było to dobre, takie słuchające serce mieć. Świetnie. Może wy macie jakieś myśli na ten temat? Czujniej powinniśmy strzec naszego serca, bo od niego pochodzą nasze myśli i to jest nasza taka skarbnica, którą powinniśmy strzec każdego dnia. Gdy czytaliście 4 rozdział tutaj z Księgi Przysłów, co szczególnie zwróciło Waszą uwagę, gdy mowa jest o sercu? Czy serce człowieka jest naprawdę takie szlachetne, takie drogie, dobre, wspaniałe, że trzeba go strzec? Ja uważam, że mamy podwójną naturę. Naturę Bożą i naturę naszą grzeszną. I każdego dnia musimy dokonywać wyboru. I to, że mamy tą naturę grzeszną, to musimy właśnie strzec naszego serca i słuchać Pana Boga, Jego wskazówek i rad. Mm-hmm. A więc, proszę. Tak, Jezus miał taką sytuację, kiedy
musiał się wypowiedzieć na temat tego, co kala człowieka. Żydzi upatrywali to, że na przykład apostołowie, znaczy jego uczniowie, jedli niemytymi rękami. I co powiedział im Jezus? Pozwolę sobie przeczytać, gdzie to jest to Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. I tutaj zacznę może od wersetu 17. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca. I to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. A więc coś z tym sercem trzeba nam zrobić. Czy Bóg nam proponuje coś, co chciałby uczynić z naszym sercem? Inaczej z naszymi myślami, z naszymi tendencjami, które mamy? Jak to autorzy tych przysłów ujęli? Grzegorz już wspomniał tę myśl, ja może nawiążę do tekstu 23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Dobrze, gdy tryska tam źródło życia. Ale zaraz następny tekst brzmi, Paulinko, przeczytasz wiersz 24 i aż do końca, do 27 rozdziału. Werset. Oddał od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Patrz na tor, po którym ma stąpać twoja noga. I niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. A więc zwróćmy uwagę. Ci autorzy kierują nas do Boga. W jaki sposób Bóg do nas przemawia? Bóg przemawia do nas poprzez swoje słowo. Mm-hmm. I to słowo, gdy jest przyjmowane przez nas w sposób właściwy, wtedy to słowo działa w nas i nas zmienia. Czy to słowo bezpośrednio słyszymy z nieba? Mamy wizję, mamy objawienia? Może tak być. Tak? Zazwyczaj tak jest? Tak, ale mamy też słowo, które studiujemy. Tak, które jest zapisane. Jaka jeszcze mądrość Boża, albo w jaki sposób jeszcze mądrość Boża może do nas dotrzeć? Ja uważam, że słowo często jest rozjaśniane przez Ducha Świętego, który chce nam rozjaśnić, co jest zapisane w tych wersetach, bo często po prostu nie jesteśmy tego świadomi, nie możemy tego tak samemu z siebie zrozumieć. Jest taki tekst w tym 4 rozdziale, chcę go zacytować. To jest wiersz 7. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Co to oznacza? Gdzie szukać tego rozumu? Gdzie nabywać tej mądrości? Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. I powinniśmy właśnie w tym momencie, kiedy mamy tą bojaźń od Boga, to jest taki pierwszy warunek, pierwszy krok do tego, abyśmy podążali tą właściwą drogą. Mm-hmm. I Duch Święty nas powinien kierować w tą właściwą stronę. Co znaczą pierwsze słowa 4 rozdziału? Pierwsze teksty? Jak ta mądrość dotarła w ogóle do nas, że my to mamy tutaj napisane? Oczywiście Bóg natchnął ludzi, przekazywał im, a co oni z tą mądrością dalej robili? No przekazywali dalej. No przekazywali werset dalej. Trzeci tego 4 rozdziału Księgi Przysłów. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak, pod opieką mojej matki, już wtedy tak, a więc zwróćmy uwagę, że tę mądrość możemy otrzymać od ludzi, którzy są z Bogiem w dobrych relacjach,
są przez Niego inspirowani, prowadzeni. Oni opowiadają o swoich doświadczeniach. To mogą być doświadczenia nawet przykre dla nich w swoim czasie, ale oni wyciągnęli stąd jakąś lekcję. Mówi, nie musisz wyważać wyważonych drzwi. Możesz się uczyć nie tylko na swoich doświadczeniach, Leszku. No właśnie. Jak to jest, bo nasz Pierz tak ładnie napisał o nas jako Polakach, że my się uczymy po szkodzie, ale w zasadzie przed tą szkodą, nawet jeżeli się czegoś nauczymy, to i dalej jesteśmy głupi. Że jakoś nie bardzo korzystamy z tych doświadczeń, które mamy. A jeżeli chodzi o autorów biblijnych, to stoją zupełnie na innym stanowisku. Że ty jako taki nie jesteś w stanie się sam czegoś nauczyć. Że jeżeli chcesz być mądry, to przyjmij tą mądrość z zewnątrz. Czyli korzystaj z doświadczenia innych. Tego, co było wcześniej. Gdy Salomon prosił Boga o mądrość, to czytamy w tekście pierwszej Księgi Królewskiej, tutaj w 3 rozdziale i wierszu 9, że prosił, i przekład warszawski oddaje, o mądre serce. W oryginale jest inaczej. Prosił o serce słuchające. Co to jest serce słuchające? Może otwarte na obie strony, na to dobro, na jedną stronę, którą może samemu się nie poszłoby. Może często Bóg ma jakąś drogę dla nas i my jej nie uważamy akurat w tym momencie za dobrą. I serce słuchające jest po prostu może też taką mądrością od Boga. Jak słuchamy na przykład doświadczeń innych ludzi, uczymy się na doświadczeniach innych, to jest na pewno zaoszczędzi nam jakąś niepotrzebną zgubę. No Pan Bóg mówił o Izraelitach, że mówi do nich, oni słuchają, ale nie słyszą. To samo mówił Jezus do swoich słuchaczy, że jest duża grupa takich osób, które słucha, a nie słyszy. Na jakiej zasadzie się to odbywa? Bo słuchaniem tak faktycznie się słucha tylko wtedy, kiedy to, co się usłyszy, wprowadza się w życie i realizuje według tego, co się usłyszało. A więc słuchanie z uwagą, słuchanie, aby czegoś się nauczyć, aby to zastosować w życiu, aby zobaczyć, jaki jest owoc tego, prawda? To jest bardzo, bardzo istotne. Mówiliśmy już o tym, że mamy nabywać tej mądrości. Chrystus mówił, że to jest taka mądrość, to jest jak skarb. Pamiętacie tę przypowieść o tym człowieku, który szukał pięknych pereł? Tak. Jaką cenę on zapłacił za tamtą perłę? Ten człowiek, gdy zobaczył skarb w ziemi, nabył tą rolę. Na pewno przyjaciele, czy też ludzie, z którymi on obcował, mówili mu, po co będziesz kupował tą rolę? To może jest jakiś tam nieużytek, nieurodzaj. A to znaczy nie w tym problem był, że bo ktoś ma pieniądze, to kupuje rolę. Ale tam jest takie szczególne sformułowanie zawarte, że on sprzedał wszystko, co miał. Czyli jak gdyby postawił wszystko na jedną kartę i nabył tą właśnie rolę. I to jest też takie porównanie do tego, że on zrobił wszystko ze swojej strony, żeby nabyć tą rolę, bo widział, że tam jest skarb. A tą rolą jest Pismo Święte, a tym skarbem to jest Ewangelia. Którą... Jezus Chrystus, niektórzy mówią, prawda? Jezus Chrystus. To jest ta nasza perła. I już przez proroka Jeremiasza, tutaj Paulinko, czy mogłabyś odszukać ten tekst z Księgi Jeremiasza, gdzie w 29 rozdziale i wierszu 13 Bóg przez proroka mówi swojemu narodowi, jak go znaleźć można. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. A więc całym swoim sercem. W pełni zaangażowani, gdy jesteśmy. Wiemy, że szukamy czegoś wspaniałego i dowiadujemy się, że można to uzyskać. Wobec tego zapominam o wszystkim, co miałem do tej pory. Wszystko, jak Leszek powiedział, na jedną kartę, wabank, idę
i muszę tę perłę zdobyć. I gdy zdobywamy już tę mądrość, jak możemy ją wykorzystywać? Kolejne etapy w naszym studium tam nam mówią, jakie korzyści to może przynieść w naszym życiu, życiu rodzinnym na przykład. No zawsze są to bardzo wymierne korzyści tutaj przedstawiane, że będzie ci się dobrze powodziło, że będziesz długo żył, że będziesz miał właściwe relacje z bliskimi i przyjaciółmi, czyli rodziną i przyjaciółmi. Także jest wiele rzeczy, z których możemy korzystać, ale tutaj też jest podkreślona taka, największa taka korzyść, to jest z tego, że będziesz miał też właściwe relacje z Bogiem i że na pewno nie ominie cię za to nagroda. Ale wtedy będziesz miał też relacje właściwe z żoną, z mężem, z dziećmi, tak, z rodzicami, prawda? I ten piąty rozdział z Księgi Przysłów szczegółowo to wszystko wylicza. Nie mamy czasu, żeby to wszystko w tej chwili powtórzyć, ale zachęcam wszystkich was, którzy czytać będziecie Pismo Święte, poświęćcie trochę uwagi. Zobaczycie, jakie błogosławieństwa możemy czerpać bezpośrednio z tej mądrości i przed czym ta mądrość może nas uchronić, ustrzec. Kolejna kwestia. Mówiliśmy tak, Leszku. Przy tej okazji warto też zaakcentować to, co być może wiemy, możemy się z tym może zgadzać, może nie, ale warto to zaakcentować, jakie jest stanowisko to, które czytamy w Biblii, a jakie jest ogólnie na świecie przyjmuje się. Na przykład bardzo często słyszę od ludzi, którzy nie uznają się za wierzących, że człowiek jest dobry, że jest w nim dobro, że musi tylko to wydobyć, znaleźć i tak dalej. A tutaj w tych Księdze Przysłów i w całej Biblii czytamy, że absolutnie nie. Że nasza natura jest naturą skażoną. I to, co możemy sami z siebie wybrać, to są złe rzeczy. Jeżeli się nie nauczymy, nie przyjmiemy tych właściwych rzeczy z zewnątrz, wprowadzimy ich do swojego życia, dopiero wtedy możemy obfitować dobrym w drugą stronę. A nie odwrotnie. Że jest coś nas tego i szukajmy tego w nas, i coś wydobędziemy dobrego. Absolutnie nie. My się tego wszystkiego musimy nauczyć. Jest bardzo istotne, abyśmy nie próbowali zmieniać warunków, tylko pozwolili Bogu zmienić siebie. Nasze nastawienie. Ktoś mówi, no tak, ale w tym domu nie da się wytrzymać. Z taką żoną, z takim mężem do niczego nie dojdziemy. A więc zmienimy sobie. Zauważacie, jak ludzie szukają tych rozwiązań? I każda następna po prostu taka okazja znowu mówi, no ale znowu coś nie wyszło, muszę szukać dalej. I to są nieszczęścia, nieszczęścia małżeństw, nieszczęścia dzieci w tych związkach małżeńskich. Ile tego naprawdę takiego błotka moralnego możemy obserwować wokoło siebie. A to tylko dlatego, że zaufaliśmy sami sobie. Przysłowia te z tej Księgi Przysłów ostrzegają nam, nie ufaj samemu sobie, nie polegaj na własnym rozumie. Przyjdź do Boga, dowiedz się, jak to jest i zobaczysz tego owoce. Poza rodziną mamy też grono przyjaciół. Jak powinniśmy odnosić się do tych, którzy są naszymi przyjaciółmi? Przede wszystkim, mamy przyjaciół? Dużo? Może nie dużo, ale zawsze jakiś tam... Nie, jakoś trudno komukolwiek mieć dużo przyjaciół. Ale warto jest mieć nawet jednego przyjaciela, dwóch przyjaciół, ale takich prawdziwych przyjaciół. Inaczej, jak wygląda taki kontakt przyjaciół ze sobą? Czy oni mają różne charaktery, różne spojrzenia na rzeczywistość? Tak bywa, ale też bywa tak, że mają podobne upatrywania, bo tak najczęściej, najłatwiej nawiązać takie relacje. Niemniej jednak w prawdziwych przyjaźniach mogą się zdarzyć zupełnie przeciwne charaktery. Ja miałem takiego przyjaciela, który był zupełnie inny niż ja. Mieliśmy zupełnie inne światopoglądy nawet. Ale byliśmy dla siebie przyjaciółmi. Dlaczego? Bo każdy jeden mógł na drugiego liczyć. Było tak nieraz, że jakby ktoś popatrzył tak na nas z zewnątrz, że potrafiliśmy się dosyć mocno pokłócić,
Tylko śmieszne było w tym zabawne takie to, że kończyliśmy to zazwyczaj, no to umawiamy się jutro o tej godzinie, to okej. Okay. I było wszystko w porządku. Mogliśmy się z sobą nie zgadzać, ale zawsze wiedzieliśmy, że ta druga osoba nie jest, no, jest pozytywnie do nas nastawiona mimo wszystko i że chce z nami mieć właściwe relacje, nie? I że zawsze możemy tutaj te kontakty bardzo dobre ze sobą, mimo różnic zdań, utrzymywać. Co jest najważniejsze w przyjaźni? Ja uważam, że bardzo ważna jest szczerość, dlatego że przynajmniej ja tak zauważam, czasem jest tak, że ludzie chcą raczej się komuś przypodobać i mówią mu to, co on by chciał usłyszeć, a nie jak jest. I to jest właśnie ważne, że czasem, mimo że nie może być to trudne, komuś powiedzieć wprost, jak jest, ale to może dużo większy i lepszy dać owoc niż odwrotnie. Może dołożyć tutaj, że przyjaciel właśnie to jest ten, ta osoba też, która potrafi słuchać i nas zrozumieć. Bo tylko tak można też właściwie takie głębsze relacje nawiązać. Kiedyś taka mała dziewczynka w wypracowaniu domowym, które zadała im nauczycielka, napisała, kto to jest prawdziwy przyjaciel. I ta odpowiedź brzmiała, to jest ten, co o tobie wszystko wie i nadal cię miłuje. To jest cudowne. Przyjaciele niekoniecznie się poklepują tylko. Dlatego, że są przyjaciele, mogą szczerze z sobą rozmawiać o upadkach, o błędach. To mi się nie podoba, tamto. W Księdze Przysłów, na innym miejscu, nieco dalej w tej księdze, jest napisane, że razy od przyjaciela są o wiele przyjemniejsze niż łagodne całowanie człowieka, który jest obłudny. Dbajmy o przyjaźnie nasze, dbajmy o przyjaciół. Jeżeli przyjaciel wpada w tarapaty, co jest bardzo powszechne dzisiaj, tarapaty finansowe, i przychodzi do nas, mówi, no słuchaj, mam kłopoty, pożyczkę biorę, zażyrowałbyś mi? Jak powinniśmy podejść do tego typu sytuacji? To jest coś bardzo praktycznego. Jest takie powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie. I gdy jest taka potrzeba, jest taka sytuacja, to uważam, że należy wyjść ze swojej, wyjść, pomóc tej osobie, ale również być ostrożnym w tej pomocy i starać się pomagać tak, jak my potrafimy. Ale żeby to również było dla nas taki sposób bezpieczny. Założę taką sytuację. Jest też bogatym człowiekiem. Leszek akurat podupadł ekonomicznie i przychodzi do ciebie, ale to nie pierwsza jego wpadka. On już kilkakrotnie, on tych pożyczek już ma więcej. I przychodzi do ciebie, żebyś mu zażyrował, no bo w zaułku znalazł się. To właśnie takie sytuacje powinny nas zmusić do myślenia i być może inaczej pomóc tej osobie. Może nie poprzez to, że ja znów przyłożę rękę do tego, żeby pogrążał się żeby jeszcze. Się pogrążał, tylko może o tym inaczej podejść, po prostu może porozmawiać o tym temacie. Spróbować w ogóle poruszyć zagadnienie i wskazać na inne rozwiązania. A może ktoś powiedział, że najłatwiej jest dać komuś rybę, trudniej wędkę i nauczyć go łowić. Ale przyjaciele nie szczędzą czasu i środków, różnych rodzajów metod, ażeby wydźwignąć jeden drugiego, a nie tylko zaspokoić jego potrzeby tutaj i teraz. Jest bardzo, bardzo istotne. A więc chronimy naszą przyjaźń, dlatego że my możemy później podupaść wszyscy naokoło, którzy jakiś tam krąg przyjaźni tworzymy, bo chcieliśmy jednego ratować, dając mu. Dać mu mądrość, podać mu rękę i towarzyszyć mu wyprowadzeniu go z tych zadłużeń czy z tych kredytów,
ażeby stanął mocno na nogi. Kolejna kwestia, która wynika z tych rozdziałów, szczególnie szóstego. Autor tego tematu podpowiada nam, że powinniśmy chronić naszą pracę. Popatrzmy, 3000 lat przed nami ludzie już o tym myśleli. To dzisiaj prześcigamy się, co zrobić, jeżeli ktoś cię zatrudnił, żeby nie stracić pracy. Już wtedy na to zwracano uwagę. Jak to robić? Może odczytamy sobie z tego szóstego rozdziału teksty od 6 do 8 w Księdze Przysłów. Przypowieści Salomona, 6 rozdział od 6 do 8. Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. No porozmawiajmy troszeczkę o mrówkach. Czy one naprawdę takie gospodarne i takie zaradne i takie mądre, swoiście mądre są, że wiedzą, jak wykorzystać czas i sposobność lata? Wygląda na to, że tak. No chyba tak. Zresztą zwróćmy uwagę, że mrówka jest tak małym, jak to nazwiemy, owadem, i ona buduje tak olbrzymie kopce i one się nie walą, chyba że woda je zmyje, zniszczy, prawda? Albo ludzie je zniszczą. Ale ta konstrukcja jest tak silna i one, te maleńkie mrówki, cały ten materiał, a niektóre kopce są takie, że jednej taczki by zabrakło, gdybyśmy chcieli włożyć cały taki kopiec na nią. To jest właśnie ciekawe, że mrówka potrafi przenieść ciężar, który przekracza bodajże 5-krotnie wagę ciała mrówki. I to jest takie zastanawiające, że taka mała mrówka ma tyle siły i potrafi zbudować takie duże kopce. I to powinno nas zastanawiać nad jej pracowitością i jej zaangażowaniem w to. Siedzieliście kiedyś przy kopcu mrówek? Obserwowaliście, jak one noszą te belki w postaci takiego źdźbła jakiegoś, czy ziarnko piasku, jak im to spada, jak wracają z powrotem. No i stoi nad nimi taki sztab innych mrówek, które pilnują, żeby pracowały. Absolutnie nie. To nie jest ta wizja. To wynika z nich, prawda? To nie jest nadzorca, jakiś ekonom, który ich do tego zmusza. One wiedzą, że ich charakter, ich pozycja, możliwości, które są, mogą polepszyć stan całego roju czy stada. Nie wiem, jak to się w przypadku mrówek nazywa. Chciałbym wam przeczytać taki wierszyk krótki o pracowitości mrówek i o braku pracowitości u innych jeszcze owadów czy insektów. Napisał go Jean de La Fontaine i tłumaczony jest przez 3 różne osoby tutaj w Polsce. A ja pamiętałem z dzieciństwa jeszcze taki wierszyk na ten temat, którego nauczyła mnie moja mama. Konik polny, co czas cały w lecie wesoło prześpiewał, tak na zimę był zgłodniały, że wiatr tylko nim powiewał. A więc chodzi, płacze, woła do małej mrówki kołacze. Pożycz, pożycz mi, powiada, kilka ziaren dla sąsiada. Jakim konik tak odpłacę, by tylko sierpień zawitał i procenty, i kapitał? Mrówka na to, o patrz Boże, ja mam trwonić własną pracę? Niech ci kto tam chce pomoże. Ja nikomu nie pożyczam, do wad moich to zaliczam. Ale już mnie nie poprawisz. Raczej odpowiedz mi na to,
Cóżeś porabiał przez lato, że żebrzesz w zimowej porze? Śpiewałem sobie. Więc za to tańcujże teraz, nieboże. Mrówka nie jest tu w najlepszym świetle, prawda? Jeżeli chodzi o towarzystwo, o przyjaźń, o pomoc. Ale widzimy, że nie można przetańczyć, prześpiewać całego życia. Gdybyśmy chcieli tę rzeczywistość, którą tutaj nam ci mędrcy, co złożyli się na powstanie tej księgi mądrości, chcieli przełożyć na nasze życie. Czy widzimy tu jakąś perspektywę dla siebie i pewną lekcję, pewną mądrość? Zdecydowanie tak. Przynajmniej ja tak uczę się od mrówki tego, że kiedy jest ten dobry czas dla nas, prosperity, to wtedy zbieramy. Oszczędna jest mróweczka w tym momencie. Odkłada, bo wie, że przyjdzie czas, kiedy nie będzie możliwość zbiorów. Będzie już możliwość tego korzystania z tego, co się zebrało właśnie w tym dogodnym czasie dla nas. Jeżeli pory roku to też częste analogia do naszego życia i do jego okresów. Jeżeli w młodości, kiedy mamy siły do pracy, kiedy nasze... Czy ktoś może podjąć ten wątek, który Leszek rozpoczął? To jest bardzo ciekawa myśl. Proszę bardzo. Jeżeli my, gdy jesteśmy młodzi, to już taki wątek, to co właśnie Leszek powiedział, jesteśmy młodzi i gdy my naszą młodość przetańczymy, tak się wyrażę, to później będziemy mieli problemy w naszym późniejszym etapie naszego życia, ponieważ nie jesteśmy przygotowani na ten późniejszy etap naszego życia, na to, co może nas spotkać później. Paulinko, możesz nam przeczytać taką charakterystykę, jak gdyby parafrazując, tego konika polnego. On szczególnie został tutaj nazwany w tym 6 rozdziale od wiersza 9 do 11. Leniwcze, jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Jak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek tak mąż zbrojny. A więc trudno jest później rwać włosy z głowy, prawda? Nieszczęsny jestem, nic nie mam, emerytury nie mam, nie mam żadnych środków, rodziny nie mam. Ale wiele osób mówi, a po co mi rodzina? To są same kłopoty. Ja chcę być sam. Ja będę wolny, a później, gdy przyjdzie jakaś zmiana i potrzeba, i choroba, te osoby, którym poświęciliśmy czas wcześniej, będą na pewno inaczej się zachowywały niż ta mrówka z tego wierszyka, któryśmy czytali. Prawda? Bo to jest ważne, żeby zauważyć też potrzeby ludzi może dotkniętych nieszczęściem. No, konik polny do nich nie należał akurat i autor chciał to wyeksponować bardzo, bardzo mocno. Popatrzmy jeszcze na taką radę, którą znajdujemy w tym studium, również w 6 rozdziale. Poproszę zatem, aby ktoś przeczytał z tego 6 rozdziału Księgi Mądrości, wiersze od 12 do 19. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach. Mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje. W sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Dlatego nagle spada na nieszczęście. W okamgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli,
nogi, które spieszą do złego. Składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. To jest alternatywa, prawda? Mądrość i szukanie jej jak skarbu, wyzbycie się wszystkiego, by ją pociąć i wytrwać w związku małżeńskim, w gronie przyjaciół, czy w związku tej przyjaźni, wytrwać przy pracy. Oczywiście praca nie może być bezustanna. To nie jest na zasadzie, będę pracoholikiem. Chociaż dzisiaj o pracoholików jest nie tak łatwo z jednej strony, ale spotykamy też sporo, którzy nie wiedzą, co to znaczy wypocząć. Ale z drugiej strony, jeżeli tej mądrości nie posiądziemy, jeżeli nie przyłożymy serca i nie postaramy się realizować tych dróg mądrości, no to mamy tę alternatywę. Zauważyliście tam taka wyliczanka 2 razy po 7 negatywów? Przyjrzyjmy się może tym tekstom jeszcze. Mówię tutaj o rozdziale 6 od wiersza 12 do 19 i powiedzmy tak, każdy od siebie. Co nas najbardziej uderzyło tutaj? Co nas najbardziej może przeraziło, że porzucenie mądrości może nas doprowadzić do takiego stanu? W wersecie 14 jest napisane: w sercu swoim chowa podstęp, i zaraz przed tym jest: mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje. To daje taki obraz takiej osoby, która jest bardzo niespokojna, którą można zobaczyć, że z zewnątrz, że coś jest nie tak od środka. I właśnie uważam to właśnie takie fascynujące, że Bóg chce dać nam taki wewnętrzny spokój i że nawet ludzie wokół nas mogą to zauważyć. Mm-hmm. A z drugiej strony możemy zauważyć body language u innych ludzi i nawet nie dopytując się, wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli ktoś tak cwaniacko, a pomrugi, tam gdzieś kiwa, jakieś znaki komuś daje. Czy to jest człowiek, do którego nabieramy zaufania? W każdym razie nie powinniśmy. Prawda? Jeżeli odrobina mądrości jest, to będzie dla nas alertem. Będziemy na to zwracać uwagę. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że tu mamy w tych wersetach wyjaśnienie tytułu lekcji. Aha. Od uszu do stóp, tak? Brzmiał tytuł. Więc mamy tutaj wszystkie poszczególne elementy ciała wymienione, nie? Są oczy, tak. Są ręce, są nogi, czyli całe ciało przedstawione jest, które w jakimś tam kierunku zmierza i czegoś dokonuje. I w tym przypadku jest to negatywne, a może być pozytywne. Dokładnie, że pozytywnym elementem mieliśmy ten na początku, czyli ucho. Kiedy słucha, kiedy słyszy, kiedy rozumie. Natomiast tutaj nie mamy już ucha, mamy pozostałe rzeczy, nie? Te, które jednak wychodzą z nas. Nie? Więc i tutaj autor tych przypowieści wskazuje, że to są zazwyczaj złe rzeczy, jeżeli nie ma tego elementu na początku, czyli tego słuchania. Jak myślimy, czy taka sylwetka człowieka zachowującego się, jak to opisane jest w wierszach, któreśmy przeczytali, ona rokuje jakąś przyszłość pozytywną? Ja bym chciał dodać jeszcze, w wierszu 14 jest: w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Ja bym chciał powiedzieć to, że taki człowiek, który pozwolił sobie na to, żeby nie słuchać Pana Boga, nie przyjąć tej mądrości od Niego, idzie już tą drogą taką, po takiej równi pochyłej.
Czasami jest tak, że taki człowiek już jest tak w tych swoich grzechach zatopiony, że czasami on już tego nie widzi, nie dostrzega i idzie już tak po prostu automatycznie i nie patrzy na nic. I wszędzie sieje niezgodę. I zaraz następny tekst, ten 15, ja będę kontynuował. Dlatego, że taki jest. Dlatego nagle spada nań nieszczęście. W okamgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany. Jest mowa o człowieku, który naprawdę gardził tą nauką ojca, matki. Egipcjanie uczniów na swoich rycinach przedstawiali jako chłopców, oczywiście tam nie mieli odzienia jakiegoś, przepaski tylko, i na plecach duże ucho. I jeżeli to gdzieś zobaczymy, to jest zaznaczony uczeń. To jest bardzo ciekawe. Gdy byłem małym chłopcem, to tak nam rodzice mówili: jeżeli nie będziesz słuchał ojca i matki, to będziesz słuchał psiej skóry. To była skóra, z której takie rzemienie robione były i tymi rzemieniami, jak ktoś dostał, to bardzo bolało. Ucho na plecach. Jeżeli do ucha tego nie trafia, to trafi ci na plecy. Będziesz musiał ponosić konsekwencje. A więc, drodzy, od uszu do stóp. Nasze nogi pójdą tam, gdzie zadecydujemy. A zadecydujemy stosownie do tego, jak będziemy słuchać Bożych rad. Słuchajmy z uwagą. Kiedyś Bóg do proroka powiedział: jesteś tutaj na to przyprowadzony, aby dokładnie słuchać, bo będziesz musiał później reagować, powtórzyć to. Będziesz tym nośnikiem. A inny prorok, bo tamten był Ezechiel, teraz Izajasz, powiedział: gdy usłyszałem głos Boży, to jak małe dziecko, jak uczeń, który pilnie słucha, nadstawiłem uszu. Widzieliście takie małe dziecko, które chce pochłonąć wiedzę i naukę, często od swoich rodziców czy nauczycieli? Niech Bóg nam pomoże, abyśmy takimi uczniami właśnie być mogli. Zapraszam do zakończenia naszego spotkania modlitwą również. Panie Boże łaskawy, dziękuję Ci za to studium, za te słowa, które są dla nas tak potrzebne, ponieważ ta mądrość pochodzi nie od nas, ale od Ciebie. I Ty, Panie Boże, jesteś autorem tego wszystkiego. I Panie Boże, pragniesz dla nas szczęścia. Pragniesz, abyśmy byli wolni od wszystkiego, co może nas przygniatać. Dziękuję Ci za te myśli, które niech w naszych sercach się zakorzenią i niech wydadzą swój plon w naszym życiu. Amen. 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 Drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za to, że towarzyszyliście nam. Tu mówię głosem wiary, bo nie mamy przecież bezpośredniego kontaktu, ale wiemy, że piszecie, odzywacie się, dzwonicie czasem. Będziemy wdzięczni za Wasze również spostrzeżenia i uwagi i zapraszam na kolejne studium, które ma bardzo poważny tytuł: Sprawa życia i śmierci. Tym, czy jesteśmy zainteresowani w tej chwili, czy nie, to może nie ma takiego wielkiego znaczenia, ale jesteśmy podporządkowani tym rzeczywistościom. A więc zapraszam Was za tydzień na studium Sprawa życia i śmierci. Co mędrcy biblijni na ten temat mogą nam powiedzieć?